Podczas zamawiania hamburgera w McDonald's zauważyłem, że dziewczyna, która mnie obsługuje, ma katar. Przedtem, zanim postanowiłem zostać samcem alfa, w ogóle bym się tym nie przejął. Lecz skoro chciałem być wodzem stada, musiałem coś zrobić. Zdałem się w 100% na swój instynkt i zacząłem działać. Bez zastanowienia chwyciłem ją za włosy, przeciągnąłem przez ladę. Kiedy miałem już jej twarz blisko swojej, szybkim ruchem przywarłem ustami do jednego z jej nozdrzy i mocno wciągnąłem powietrze. Wyssałem całego jej gluta za jednym zamachem. Trwało to najwyżej kilka sekund. Przełknąłem jak najszybciej, żeby nie czuć smaku. Dopiero po chwili zauważyłem, jakie wrażenie mój bohaterski czyn wywarł na otoczeniu. Wszystkie oczy skierowane były na mnie, a w całym maku jedynym słyszalnym dźwiękiem były skwierczące w oleju frytki. Wypuściłem z uchwytu dziewczynę, wyprostowałem się i zacząłem mierzyć wzrokiem wszystkich samców w lokalu. Żaden nie był w stanie wytrzymać mojego spojrzenia dłużej niż jedną sekundę. W końcu mój wzrok padł na menadżera, który obsługiwał frytkownicę. Musiał być wyjątkowo słaby, bo zbladł. Chwycił się za brzuch i zwymiotował. Na jego nieszczęście prosto do bulgoczącego oleju. Wtedy rozpętało się piekło. Wrzący olej po kontakcie z wodnistymi żygami menadżera rozprysnął się na wszystkie strony, w tym na twarze i wykonane z tajwańskiego elastanu ubrania pracowników McDonald's. Poparzeni i zaszokowani moją męskością zaczęli wyjść z bólu i przerażenia. Któryś z klientów wyciągnął broń i zaczął strzelać do ochroniarza. Kobiety chowały się pod stoły, a dzieci bezradnie biegały w kółko, szukając swoich rodziców. Chwilę cieszyłem oczy tym widowiskiem, a kiedy w końcu postanowiłem wyjść, aby ostatecznie podkreślić swoją dominację, wyciągnąłem swój siusiak w pełnym zwodzie. Wyprężony skierowałem się do drzwi i w ten właśnie sposób zostałem samcem alfa.